Witam, witam serdecznie. Życzę wszystkim wesołych świąt już na starcie, smacznego jajka, a przede wszystkim odpoczynku, możliwości przebywania z rodziną, no i oczywiście złapania oddechu i dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje. A dzisiaj luźniutki live, pogadamy sobie na tematy, które Was interesują i które Was nie interesują. Wiem, że część z Was po prostu nie ma co robić w tej chwili, więc pomyślałem sobie, możemy sobie spokojnie posiedzieć i pogadać. Możecie oczywiście pisać komentarze, odpowiadamy. Dzisiaj nie ma żadnego trybu, nie ma żadnego jakby schematu, który zawsze stosujemy, więc można spokojnie pisać i będziemy tutaj rozmawiać. Witam, witam wszystkich, witam. Już moment, ja sobie tylko jeszcze tutaj odpalę, żeby widzieć na monitorze i będę miał łatwiej z pytaniami, a czasami czat zasuwa bardzo mocno. Dobra, jesteśmy. Ja coraz więcej słyszę, że coraz więcej ludzi odmawia wywiadu, więc na spokojnie. Przede wszystkim, kochani, tak, ważna informacja. W marcu zrobiliśmy 4 miliony wyświetleń. Widzę, że wielu to zabolało. Bardzo przepraszam za to. No, czasami musimy sprawić komuś ból. To są sporty walki, więc ból musi być. Bardzo Wam za to dziękuję, mówiąc już poważnie, bo naprawdę to jest wkład przede wszystkim internautów, którzy wchodzą, którzy też motywują mnie do pracy, do tego, żebym właśnie robić live'y, robić jakieś materiały i tak dalej, i tak dalej. Tych materiałów jest sporo, przez święta zobaczycie jeszcze około 9-10 wywiadów, które mam zarchiwizowane tu i muszę je wrzucić, bo już teraz za chwilę zawodnicy, działacze i trenerzy się denerwować, że tego nie wrzucam, a są duże, obszerne, bo porobiłem przed świętami, żebyście się nie nudzili na świętach, więc już dzisiaj po live'ie coś tam zaczniemy powolutku robić. Najprawdopodobniej wszystko jutro się już ukaże tak systematycznie i oczywiście w wolnej chwili sobie posłuchacie, pooglądacie, więc nie ma najmniejszego problemu. Ja się bardzo z tych wyników cieszę, bo wiadomo, one są motywacją, jest to jakiś sens, praca i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przynosi efekty, kiedy pracuje się na pusto, kiedy wiadomo, są zawodnicy czy ludzie, z którymi rozmawiamy i tych wyświetleń jest mniej, no to wtedy też jest to korzyść słaba dla portalu, dla całego sportu. Natomiast jeśli to się zazębia i zaczyna przynosić coraz większy efekt, nawet z teoretycznie mniej znanymi ludźmi robimy wywiady i one zaczynają się oglądać, to też jest jakiś sens i podniesienie wartości. Ja tutaj oczywiście nie chcę wyróżniać żadnej organizacji, bo myślę, że przede wszystkim z wszystkimi organizacjami pracujemy bardzo, bardzo równo. Paradoksalnie najlepsze wyniki zrobiliśmy bodajże chyba na Babilonie, jeśli się nie mylę, na wielu jakichś materiałach z Babilona, ale także z Fame MMA, że z KSW, także bardzo i FEN-u, także bardzo równo się to wszystko rozkładało, z tego się cieszę, więc dziękuję wszystkim jeszcze raz, żeby ten temat gdzieś zamknąć, podsumować, to dzięki Wam. No i oczywiście, jeśli doceniacie tą pracę, to zostawcie tą łapkę w górę za to, że robimy takie materiały, że jesteście z nami, że nas wspieracie. Nic Was to nie kosztuje, a z kolei nam daje bardzo dużą korzyść zasięgową, dużą korzyść też tego, że widzimy, że jest reakcja w drugą stronę i te materiały się podobają. Słuchaj i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście, no cieszę się, że to dobrze jest odbierane. Pamiętajcie, że ja też jako dziennikarz dojrzewałem i starałem się robić te materiały coraz też rzetelnie, słuchając oczywiście, czasami się nie zgadzając, bo nikt nie lubi krytyki, szczególnie konstruktywnej. Ta najbardziej boli, a niekonstruktywna oczywiście wywołuje złość i drgawki złości, także bardziej w tym kierunku bym to składował. Cześć Basiu, witam, witam, witam. Nie, no słuchajcie, każdy dziennikarz, nie, no tak nie mówmy, bo to naprawdę dziennikarze, ja szanuję dziennikarzy ugruntowanej pozycji, którzy przez wiele, wiele lat potrafili tą pozycję utrzymać. To, co jest bardzo ważne też, to, co muszę podkreślić i tutaj kilka gorzkich słów. My nie należymy do Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, każdy wie, o co chodzi.
z tych bardziej zorientowanych, więc nas nikt nie wspiera, my nikogo, no my wspieramy oczywiście część ludzi, których znamy, tak, oczywiście takich, którzy z nami współpracują, natomiast nigdy nie byliśmy przez żadną opcję wspierani, wręcz przeciwnie, i to jest, myślę, że to najbardziej ten sukces boli, bo wiele mediów wspieranych, mocno promowanych i tak dalej, gdzieś zostało przez pewien moment za nami, więc z tego się ogromnie cieszę i nie zamierzamy tutaj zwalniać tempa, tak, będziemy robić swoje, to też powoduje, że mamy w pewien sposób niezależność, mamy swobodę wypowiedzi i nie ma tutaj żadnego, ja oczywiście staram się poruszać w jakichś rozsądnych granicach, tak, też nie mogę, powiedzmy, ludzi atakować, okrzykiwać, potępiać w czambu, bo też staram się zrozumieć, więc to jest podstawa. No i myślę, że to po prostu ten wynik 4-milionowy jest sumą tych wszystkich doświadczeń, sumą waszej pracy, sumą tego, że wchodzicie gdzieś tam namiętnie, lajkujecie, dyskutujecie, bo to też jest w pewien sposób i przyjemność, i też w jakiś sposób wasz poświęcony czas dla nas. A my z kolei oddajemy to w drugą stronę, nie śpimy po nocach, robimy live'y, robimy różnego rodzaju materiały i to się wszystko zaczęło kumulować. Skład nam się troszeczkę powiększy, to też dobra, świeża informacja, bo dołączają do nas nowe osoby. Wkrótce się okaże, nie chcę tutaj jeszcze za dużo mówić, ale mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca, więc poszerzymy sobie ten składzik i będziemy powolutku, krok po kroku. Oczywiście nie będzie wielkich transferów, Nie będzie podpisanych umów i przeciągnięcia z jednej redakcji do drugiej. Nie, my tak nie postępujemy. Generalnie robimy tak, że bierzemy kogoś od podstaw i będziemy go uczyć. Jeśli zechce z nami zostać, to bardzo fajnie, a jeśli pójdzie później swoją drogą i gdzieś tam wspomni, że mu pomogliśmy, to będzie najlepsze rozwiązanie. Także tak bym to ujął, nie? Nie, na pewno mnie nie jest nikt w stanie podrobić i nie jest to, nikt nie zaczynał dziennikarstwa w wieku 43 lat, nie wiedząc w wieku 42, że w ogóle coś takiego mu się w życiu przytrafi. Nie, to nie ma takiego precedensu nigdzie chyba w Polsce i myślę, że właśnie media społecznościowe i też takie możliwości, jakie są dzisiaj, to dają, bo nigdzie indziej by się to, do żadnej redakcji takiego starego dziadka by nie przyjęli, więc to jest, mnie przyjęto później, nawet w starszym wieku przyjęto mnie do telewizji, do komentowania, okej, okay, ale to już po iluś tam wielu, wielu rzeczach i zrobieniu ilość wywiadów, zaistnieniu i też pokazaniu, że coś potrafię, także tak to wygląda. Jak pan myśli, Gamu czy Pająk? Bardzo ciekawa walka, nie wiem, szczerze nie wiem, dwa różne style. Pająk przecież zaczynał też od MMA, ma bardzo dużo doświadczenia w MMA, walczył w różnego rodzaju zawodach, natomiast Gamu jest cały czas obecny. Szczerze mówiąc, to nawet nie zapytałem, ostatnio miałem rozmowę z Andrzejem Kościelskim i tutaj jakby nie wyszedłem w tym temacie, ale to wkrótce się wydarzy, jeśli będę widział się z trenerem niedługo, to po prostu porozmawiam na ten temat i też zapytam i myślę, że będzie to jakaś sensowna rozmowa. Jak widzieliście, jest wywiad u nas z Andrzejem Kościelskim z tamtego tygodnia, omawiający te najważniejsze aspekty, aczkolwiek fejmowych nie poruszałem, no bo było mało czasu. Zrobiliśmy tylko 15 minut wywiadu, także tak to wygląda. Obecnie zastanawiam się, czy z tej mąki będzie chleb, jak pan sądzi. No, ja z Rafałem wczoraj się widziałem, rozmawiałem z Rafałem na temat tego, jak to wszystko wyglądało, jaka jest tam ocena. Ja oczywiście zawsze biorę dwie strony, nie biorę nigdy jednej strony. Bardzo mi szkoda tego zawodnika, aczkolwiek no też wiem o tym, że szkoda mi też sędziego, którego potępia się tutaj w czambu, bo też miał parę sekund dosłownie na podjęcie decyzji, podjął tą decyzję. Wydaje mi się, że troszkę za wcześnie i na pewno tutaj nie jest do końca jakby pewne rzeczy nie są oczywiste. Oczywiste jest tylko to, że walka została przegrana i wynikowo idzie na konto Marcina Filipczaka, natomiast traci na tym przede wszystkim Rafał Kijańczuk i tutaj mi go bardzo, bardzo szkoda pod tym kątem, bo ta walka moim zdaniem jeszcze nie była rozstrzygnięta, ale sędzia podjął taką decyzję i w tym momencie została rozstrzygnięta. No, zaczekałby te 5 sekund, byłoby jasne, czy wyjąłby głowę, czy by po prostu został uduszony. Myślę, że na tym poziomie
na tym poziomie ryzyka wielkiego nie było. Tak to oceniam. Myślę, że nawet jeśli byłby przyduszony przez chwilę i odpłynąłby, to jest normalne, to się zdarza na każdym treningu, nawet tego typu sytuacje, więc nie na każdym, ale na części treningów się zdarzają takie sytuacje, więc przy zawodowym zawodniku to jest możliwe i krzywdy wielkiej by tutaj nie było, natomiast gdyby wyszedł, no to zupełnie inaczej to wszystko by wyglądało i tutaj mówię, są dwie strony i ja tego nie rozstrzygnę, to tak naprawdę co się działo tam w dole, to myślę, że nawet nie wie Filipczak, nie wie sędzia, tylko wiedział sam Rafał i on jest w stanie powiedzieć, on twierdzi, że był jeszcze, że mógł i że był przytomny w tej całej sytuacji, nie wiem, no niech organizacja coś z tym zrobi, bo w tej chwili to jest tak naprawdę nawet nie organizacja, uważam, a powinien tutaj sędzia główny tego wydarzenia powiedzieć w jedną lub w drugą lub unieważnić walkę. Ja dzisiaj dostałem jakieś informacje na temat unieważnianych walk w UFC. Akurat dostałem trzy przypadki na przestrzeni 10 lat. Jeden był bardzo podobny tutaj w tym sensie, że sędzia przerwał za wcześnie. To był chyba pojedynek z którejś z gal w Colorado UFC i tam się wydarzyła, walka została uznana za no contest. Nie wiem, no naprawdę to jest magicznie trudna sytuacja, ale składa się też na to, że zainteresowanie duże rośnie. Inna rzecz jest taka, że organizacja FEN ma pecha do sędziowskich jakichś rzeczy i skandali, które się tam dzieją, tak bym to powiedział. Znaczy, nie chcę tutaj używać wielkich słów, czy mówić skandale, no. Powiedzmy kontrowersje, które powstają przy werdyktach, kontrowersje, które zostają przy nawet przy ogłaszaniu wyników i myślę, że tutaj ta sprawa musi ulec zdecydowanie poprawie ze strony organizacji FEN, bo to nie organizacja zawiniła, a też gdzieś sędziowie są potrzebni tutaj do tego, żeby to rozsądzić. Ja mam jeszcze nową informację ciekawą, którą wczoraj mi Robert Jocz powiedział o tym, że i to będzie w wywiadzie, zobaczycie to w wywiadzie, który się ukaże z Robertem Joczem. Bardzo ostry wywiad, to mogę tak od razu już zapowiedzieć i tam nie ma żadnych słów na wyrost. Cały team WCA jest zdenerwowany tą sytuacją, stawiają sprawę jasno. Zobaczycie o co chodzi, co jest między innymi stawiane i co jest głównym zarzutem i uważam, że to jest bardzo poważny zarzut, o ile jest prawdziwy, tak? Jest to kwestia odprawy sędziowskiej, której podobno nie było. Robert Jocz twierdzi, że nie było odprawy sędziowskiej, nie było to wskazane przez sędziego i to jest temat do wyjaśnienia, bo jeśli tego nie było, nie było jasnych kryteriów, to faktycznie uważam, że to jest większy powód do tego, żeby coś tutaj w tej kwestii zadecydować, zrobić. Ale mówię, no my to oceniamy z zewnątrz, natomiast to są wewnętrzne ustalenia pomiędzy organizacją, teamami i głównie sędzią głównym, którym był Michalak, tak? A oczywiście sędzia Zaręba też w tym uczestniczył. Zod, jak oczywiście oglądamy walkę Mateusza Gamrota, to jest jasne, jak w większości polskich zawodników musiał, generalnie, no jeśli to jest UFC, to wiadomo, jaki poziom oglądamy to, nie? Janek czy Glover? Basiu, to jest walka, która dla mnie uważam, że może być najtrudniejszą walką dla Janka ze względu na styl rywala, nie ze względu na to, że rywal nie jest papierowo tak mocny, jak na przykład był przed pojedynkiem Reyes, tak? Ale jest to bardzo trudny stylowo rywal, któremu ja się przyglądam już wiele, wiele czasu, którego bardzo lubię. Uważam, że to może być jedna z najtrudniejszych walk dla Janka, ale oby się okazała, że na przykład jest łatwą walką. No zobaczymy, wszystko czas pokaże. Widzę, że Glover już się szykuje w tej chwili, pomagał między innymi Lioto Machidzie do gali Bellatora, która będzie tutaj już niedługo. No ma przede wszystkim dobrych stójkowiczów, bo ma Pereirę u siebie, z którym pracuje bodajże w tej chwili też kilku zawodników jiu-jitsu ściągnął. Trudno powiedzieć w jakim klimacie i w jaką płaszczyznę pójdą oni, bo to jest najtrudniejsze do przewidzenia, jeśli chodzi o styl walki Glovera. Ja uważam Glovera za najtrudniejszego rywala, dlatego że on stylowo nikomu nie pasuje. Tak? To jest facet, który jest mały, krępy, niewygodny, idący do parteru, prący i też potrafiący sobie poradzić w stójce. No tutaj stójkę Janka oceniam wyżej,
Jiu-jitsu może być na podobnym poziomie, natomiast dwie rzeczy będą ważne, czyli zadecydują zapasy i płuca, tak, w tej walce. Być może, bo może nie być tutaj za dużo stójki w tej walce. Jeśli walka będzie się toczyła w stójce, no to pójdzie na korzyść Janka, jeśli Janek utrzyma to w stójce. Jeśli natomiast Glover sprowadzi do parteru, no to będzie po prostu tutaj jazda bez trzymanki. Tak to uważam. Warto sobie przejrzeć walkę Glovera z Nikitą Kryłowem, bo to jest bardzo dobry materiał porównawczy. I myślę, że Janek walczył z Kryłowem tak samo w Moskwie i tutaj bardzo dużo tego materiału będzie. Casio czy Norman, jak pan typuje? Nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj doświadczenie pięściarskie jest po stronie Kasiusza, natomiast czy on przygotuje się na tyle solidnie, by wyjść i tam i gdzieś mieć cały czas jakby margines na to, że tu jest zawodnik w pełni sił, nie trenujący cały czas, profesjonalnie podchodzący do swojej kariery. Nie wiem, zobaczymy. 50 na 50 w tej chwili. Chociaż uważam, że nieco więcej szans ma Kasiusz niż Park. No, czas pokaże, czy faktycznie tak jest. Nie? Tutaj doświadczenie pięściarskie. Poza tym to jest 5 rund, więc będzie tu troszkę też kwestia zdrowia i tak dalej. Już. Ja co zrobił wyświetlenie 97. Znaczy mowa jest o Jacku Murańskim. Oczywiście no, Murańscy zrobili wyświetlenia, bo wiadomo, że ludzie oglądają różnego rodzaju kontrowersje. To jest jedna z takich kontrowersji, także to jest jeden z lepiej oglądanych wywiadów. Potoczył się tak, jak się potoczył. Ja się sam z niego śmieję, ale no ale co, takie wywiady też są. No to normalne, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie sztywniakami, którzy stoją i jak się przygotowałeś, jak to, jak tamto. Tylko czasami też jest wszystko na wesoło. No to jest taki schemat i taka konwencja. Póki co się odnajduje w tej konwencji bez problemu, więc myślałem, że będzie gorzej, a jest całkiem okej, normalni ludzie, także prawie normalni, bo różnie z nimi bywa, jak widzieliście, także no jest wesoło. Dubiel czy Czarek, jak pan typuje? No Dubiel się solidnie przygotowuje, jest po kontuzji, to jest podstawowy problem, to trener Szyszka w wywiadzie wspomina. Ja widziałem, bo ma. Dubiel nie chce przekładać tej walki, natomiast może uda mi się gdzieś tam do czaro wybrać na chwilę, chociaż żeby zobaczyć jego trening. Postaram się tutaj jakoś skontaktować i w tym kwietniu gdzieś wdepnąć, bo to jest po mojej stronie Wisły, więc daleko nie będę miał. No i fajnie by było zobaczyć, jak to wygląda, nie? Gamu czy Pająk, to już mówiłem, że tutaj naprawdę te walki jest szalenie trudno przewidywać. Doświadczenie po stronie Pająka, stójka raczej po stronie Pająka, natomiast gabaryty przede wszystkim. Gamu ma bardzo dobre gabaryty, no i też ma... O, Kamil, dzień dobry, dziękuję Kamil, jak zawsze wesołych świąt, później się odda oczywiście. Natomiast po prostu uważam, że tutaj mogą warunki fizyczne i zdrowie też dużo zrobić. Zobaczymy, czy Pająk zdąży się dobrze przygotować, bo na razie jest cały czas podróży po drugiej stronie i czy te przygotowania i praca, którą robi, bo on też musi oczywiście pracować, czy to wszystko gdzieś się przekłada, nie? I jest w stanie trenować normalnie. Piotrka Strusa, czy coś jest na horyzoncie? No tak, Piotrek Strus walczy, przecież jest rewanż w tej chwili z Haratykiem, także w Mińsku. Zostało to ogłoszone teraz na dniach, także tak to wygląda. Przynajmniej z tego, co ja widziałem. Widziałem Piotrka Strusa, trenuję. Wczoraj żegnałem Bartka Fabińskiego, zrobiłem wywiad, więc ten wywiad się ukaże jutro z Bartkiem Fabińskim, który poleciał do Stanów, poleciał w towarzystwie Tymka Łopaczyka, a Robert Jocz doleci z kolei do nich już na samą walkę w Las Vegas, także oni będą się teraz przygotowywać. Walka jest w tydzień po 17, tak? Chyba 17, jeśli się nie mylę. 17 jest walka, tydzień po Gamrocie jest walka Bartka Fabińskiego, także z Merszertem trudny rywal,
ale do przejścia. Uważam, że jeśli przeszedł Darrena Stewarta wcześniej Bartek, to tym razem, jeśli będzie w takiej formie jak z Darrenem Stewartem, to spokojnie powinien sobie poradzić z Merchertem. Co sądzę? No myślę, że Mamet powinien jak najszybciej pojechać do Szczecina i zmierzyć się z Tomkiem Olejnikiem, albo odwrotnie, Tomek Olejnik powinien się udać do Olsztyna i spróbować powalczyć gdzieś tam na zapleczu klubu. Fame MMA ma większe zainteresowanie niż KSW. Tak, ale nic nie trwa wiecznie. Pamiętajcie, że współpraca z wszystkimi organizacjami, wiemy o tym, że Fame dzisiaj jest najchętniej oglądaną organizacją przez młodych ludzi. Te walki, to zainteresowanie, no ale w tej chwili też geografia zaczyna się zmieniać, bo dochodzą nowe organizacje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja sam jestem ciekawy, jak ten rynek będzie ewoluował, bo taka ilość walk właśnie fejmowych, tak bym to powiedział, by to już weszło do annałów i wszyscy będą się tym posługiwać słownictwem fejmowych, celebryckich fejmowych, może być zbyt duża na polski rynek i spowoduje to sporą dewaluację, także tak to wygląda. M. Nowak. Nie, no przecież nie jest skazany. Nie wiadomo, czy tam sprawa się w ogóle toczy, bo to może być tak, że gdzieś tam po prostu nie ma. Przecież po to, żeby gdzieś, gdziekolwiek, jakąkolwiek wizę zablokowano, musi być ktoś skazany prawomocnym wyrokiem, co jest oczywiście procedurą obliczoną nawet nie na rok, a najczęściej na jakieś 2 lata, także przynajmniej. Także nie ma tutaj w ogóle tematu. Złotówa Komando Syntol. Tak. VIP MMA rusza Marcina Najmana druga gala i wygląda co ciekawiej nawet niż pierwsza, tym bardziej, że już tam gdzieś te swoje gwiazdy zaczęły się promować jakby wewnętrznie. Zobaczymy, też ciekawa opcja, tylko że ja patrzę, że generalnie jest to, większość jest skierowana do widza 25 plus albo 20 parę plus, tak? Nie ma tam to, czym dysponuje Fame, czyli najmłodszą grupą ludzi, którzy interesują się gwiazdami tymi przede wszystkim, a dopiero potem oczywiście MMA czy walkami, tak? Bo ta najmłodsza grupa jest nadal w posiadaniu organizacji Fame MMA i ciężko to będzie zastąpić, tak? Mając takie właśnie gwiazdy jak 19-latkowie typu właśnie Czaro, czy na przykład Wandalek, czy Kuba Post, to są bardzo młodzi ludzie i oni, na nich wychowują się pokolenia tych młodszych znacznie. Oni nie jarają się taksi złotówą, czy tego typu ludźmi, którzy gdzieś tam są bardziej, czy Król Syntolu tym bardziej. Oni chcą oglądać fejmowych zawodników takich, których znają z internetu i myślę, że tutaj to jest przede wszystkim największy atut organizacji Fame MMA. KSW rozbije bank, jakim wyjdzie w Anglii walka Forda. No ja nie wiem, czy aż tak będzie, to zobaczymy. No, dobrze by było, bo to też pchnie organizację, też pozwoli nadrobić straty, które powstały teraz ze względu na COVID, tak? Gdzie nie ma biletów i organizacje takie jak KSW dostały, no, czy FEN dostały potężnie po kieszeni ze względu na to, że nie mogły sprzedać biletów. Łatwo przeliczyć 10 tysięcy jako średnia tam 100, 120 czy 150 zł, no to łatwo sobie policzyć, jakie straty przy każdej gali były poniesione, nie? Jak zawsze jedziemy na syropie klowym i yerbie. No tak, ja też akurat tutaj to co piszesz razem ponad kołchoz się przychylam, że może to nie być taka gwiazda jak nam się wydaje i zobaczymy. No są giganty w tej chwili w organizacji, które też wchodzą, tak jak Tomas Narmo, który wszedł i ma walczyć z Izu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jaki jest twój wymarzony pojedynek? Fejmowy czy pojedynek sportowy? No w tej chwili na pewno na polskim rynku Soldicz Mamet Halidow to jest coś, co by wywołało trzęsienie ziemi.
To jest, uważam, że bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Myślę też, że jeśli chodzi o fejmowe pojedynki, no to tych zestawień jest tam bardzo, bardzo dużo i ciekawych, i mniej ciekawych. Także no na pewno Lord Crushfield kontra Tomek Olejnik to by zniszczyło system. Nie, no ja się śmieję, ale tak mogłoby być. Także tutaj ludzie by się też na pewno tym zainteresowali. Z Krystianem Pudzianem. Nie, no myślę, że raczej Marcin już nie wejdzie dwa razy do tej samej wody, aczkolwiek nazwisko Pudzian w jego przypadku, jego kariery jest kluczowe. Niezależnie od tego, ile wcześniej walk stoczył, ile tych walk pięściarskich, ile tam potem tych pojedynków było. Dwa ważne nazwiska na jego mapie, no to jest Pudzian i Burnejka, także te dwa nazwiska wywindowały, bo to były dwie duże oglądalności w telewizjach i myślę, że to są te dwa ciekawe nazwiska. Znaczy 60 uważam, że bardzo dobrą kartę ma. No tutaj wszyscy na 59 narzekali też, że karta słaba. Okazało się, że tak jak to bywa w przypadku teraz organizacji, no wyszła walka Pudziana z Milanowiczem, ale ona wzbudziła też, wcześniej z Bombardierem, ale ona wzbudziła też ogromne emocje w jedną czy w drugą, czy pozytywne, czy negatywne, tak, ale generalnie o tej gali się dużo mówiło, o tych zmianach, o tym wszystkim, więc trzeba patrzeć też z punktu PR-owego, czy to było ciekawe, czy nie. No każda organizacja dzisiaj bez biletów ma bardzo, bardzo trudno. Jedynie UFC sobie radzi, no ale UFC od początku miało ustawiony system na sprzedaż pay-per-view i tutaj oni są królami pay-per-view w stosunku do innych organizacji, no bo wiele próbowało podbić, chociażby historia organizacji Affliction jest tutaj przysłowiowa, gdzie za organizacją Affliction w dużej mierze stał też między innymi Donald Trump, próbując konkurować z UFC, potem jakimś dziwnym trafem zeszli razem, natomiast organizacja generalnie poległa. Chyba sprzedała tam w największym szczycie do 200 tysięcy pay-per-view, to był Monteveres dla nich. Jedna, potem druga gala chyba 100 tysięcy, jak dobrze pamiętam, bo już mówię, to są annały, sięgam już do głębokich annałów MMA i to poległo. Bellator też próbował kilka razy w systemie pay-per-view to wszystko sprzedawać i różnie się to toczyło generalnie, nawet ściągając Tito Ortiza czy innych, no szału nie było. Ola, Karolina Wójcik. No, to jest bardzo ciekawy pojedynek. Uważam, że tutaj ten pojedynek, ja myślę, że tutaj będzie mniej kalkulacji niż było w poprzednim pojedynku. Pojedynku Karoliny z Sylwią Juszkiewicz będzie mniej kalkulacji, tylko będzie większa jazda i więcej parteru. Także tutaj no, zrobi się w 52 ciekawa rywalizacja, bo jeszcze przecież 52 zamierza też Karolina Owczarz iść do 52 kg. Będzie bardzo ciekawie. Jak pan typuje walkę Kazieczko-Ziółkowski? O, trudny, ciekawy pojedynek. Tutaj mam wywiad właśnie z Marianem, bardzo obszerny też z wczoraj i też jest do wrzucenia, więc sami posłuchacie, bo tam jest parę ciekawych zdań, parę ciekawych wymian i opinii pomiędzy mną a Marianem. Zobaczymy. Ja na razie nie stawiam na nikogo, nie chcę tutaj przesądzać, czy jeden, czy drugi. Moim zdaniem wydaje mi się, że Marian czuje się w tej chwili bardzo, bardzo pewnie jako mistrz i na pewno, żeby mu wydrzeć pas, to Maciek Kazieczko będzie musiał stanąć po prostu w życiowej formie przed nim, przygotowany na 5 rund. Marian już wie, czym jest 5 rund, bo się przygotowywał, walczył z Gamrotem 5 rund, walczył wcześniej w swoich pojedynkach 5 rund, ma doświadczenie, jest po jego stronie, no i ta pewność siebie, no jeśli jeszcze tym bardziej sam powiedział, że jeśli Mateusz Gamrot teraz zwycięży, to też da mu pewną podbudowę
i pewność siebie, że to, co robi, jest na właściwym kursie i na pewno łatwo tego pasa nie odda. Wydaje mi się, że mimo wszystko on jest faworytem, tak, tego pojedynku. Natomiast co wymyśli Maciek Kazieczko i jego sztab z Andrzejem Kościelskim, no to jest bardzo ciekawe, tak? Zobaczymy, na ile tutaj motywacja przesądzi w tym pojedynku, tak? A na ile warsztat. No warsztatowo powiedziałbym, że są bardzo, bardzo różni, ale doświadczenie jest po stronie Mariana. Marian ma od groma walk, bodajże dwukrotnie przewyższa to rekord Macieja Kazieczki, także nie jest ani kontuzjowany, nie ma specjalnie jakoś urazów teraz po ostatnich leczeniach, także Lupa czy Arab? Nie no, wydaje mi się, że Lupa jeśli trafi, to wygra, jeśli zostanie złapany chociaż raz i obalony, no to już moim zdaniem Arab tutaj nie odda inicjatywy przez... Znaczy ten pojedynek może się toczyć i trzy rundy, ale uważam, że tutaj po prostu zadecyduje pierwsza runda i umiejętność trafienia Lupy lub nie. Jeśli trafi, to Arab pójdzie na deski. Jeśli nie, no to po prostu Lupa przegra ten pojedynek. No ciekawe, to jest ciekawe i to jest bardzo sportowe, te zestawienia są. No, także tak to wygląda. Czy ktoś może mieć jakieś szanse w walce z Szakalową, a może i w Europie? Z tego co wiem, zobaczymy, no może Marta Waliczek podejmie tutaj rywalizację z Szakalową, więc to byłby bardzo ciekawy pojedynek. W Polsce jest jeszcze Judyta Rymarzak, ona wygrała z Badurek swego czasu, ale mówię, to jest stylowo inna rywalka i tutaj w Polsce będzie bardzo ciężko, trzeba szukać gdzieś dziewczyn, które są albo gdzieś na Litwie, no była Stoliarenko, tak, ale Stoliarenko ma kontrakt z UFC i ten pojedynek Szakalowa-Stoliarenko to by było bardzo ciekawe. Tutaj nie jest powiedziane, jeszcze z niemieckiego rynku jest kilka zawodniczek, więc zobaczymy, czy z niemieckiego rynku się tutaj organizacji FEN nie uda kogoś ściągnąć. Ja też dostałem pytanie też od prezesa, czy znam kogoś, kto mógłby z Szakalową rywalizować, więc też się zastanawiałem i myślę, że przez święta może kogoś wymyślę tutaj. Na razie na dzień dzisiejszy to jest tylko Marta Waliczek tutaj w Polsce i ewentualnie zastępczo Judyta Rymarzak, które mogłyby podjąć taką rywalizację, no bo Justyna Chaba jest troszkę w niższej wadze, więc a tutaj zresztą to kontraktowo się nie dopina, no bo Chaba jest w KSW, a natomiast Szakalowa jest w Fenie i tak to wygląda. O, Agnieszka Niedźwiedź, tak, ale to Agnieszka w tej chwili, z tego co wiem, to gdzieś tam słyszałem parę miesięcy temu, że podjęła treningi, że już pojawia się na sali, natomiast nie wiem, jaki jest status na dzisiaj, tak, gdzieś tam nie pamiętam, już dość długo, chyba z bratem jej rozmawiałem, więc nie do końca kojarzę, jaki jest w tej chwili, jak to wygląda od tej strony, ale tak, pojedynek byłby mega ciekawy, tak, tu się zgodzę, nie, to by był sztos. Co pan sądzi o Maleju? No, ciekawy zawodnik ze względu na warunki fizyczne. Wykorzystuje warunki fizyczne, potrafi zrobić wagę, no i kapitalna stójka, tak? Ale poprzedni pojedynek był taki, jaki był, więc przegrał. Natomiast teraz, no, teraz pokazał się ze znakomitej strony z zawodnikiem, który jest no, w UFC takim przeciętniakiem, tak? No bo Almeida ma w tej chwili chyba rekord 5-4 albo 5-5, jeśli chodzi o UFC. Doświadczony, ale prochu nie wymyślił do tej pory. Tak, słyszałem o pomyśle tej walki. Z tego co wiem, Masa postawił, najpierw zgodził się na jakąś wstępną kwotę, tak, takie słuchy do mnie dotarły. Kwota jest zawrotna, tak szczerze mówiąc. Ja nie wiem, czy naprawdę takie zainteresowanie tym pojedynkiem by było. Natomiast później gdzieś tam poszły te warunki jeszcze w górę i w tej chwili albo sprawa jest w trakcie negocjacji, albo stoi w miejscu. Tyle mogę tylko powiedzieć, tak? Tyle tylko się dowiedziałem od gdzieś tam osób, które gdzieś przy tej sprawie się interesowały. Postawię na Rodrígueza.
Czy uda kontuzję? Który Murański? Jeden lub drugi wyjdzie. No, jakiś Murański wyjdzie na pewno, tak? Przynajmniej to jest. Nie no, Rodriguez. Mike lubi dużo przyjmować, natomiast Rodriguez lubi mocno bić, kopać. Jest bardzo, w bardzo dobrym. Ja cały czas czekam na pojedynek z Magomed Szaripowym. Jeśli mówimy o Jairze Rodriguezie. Widział pan wymianę zdań Gamrota z Don Cassio? Coś tam widziałem. Jak to wymiana zdań? Umówmy się. Fejmowi zawodnicy szukają fejmu, więc będą prowokować, będą szukać różnego rodzaju prowokacji. Ludzie idą za tymi prowokacjami. Natomiast umówmy się, no, jest sport i przez duże S, a Mateusz jest w sporcie przez duże S, nie w fejmie. Tak więc, tak to wygląda. I tyle w tym temacie. No. Nie, a jeśli chodzi o Daniela Rodriguez'a, no tak, no bo Perry jest w 77, tak? To nie. To tutaj powiedziałbym, że to jest 50-50 pojedynek, tak? Jeśli chodzi o Daniela Rodriguez'a. Natomiast myślałem, że chodzi o Jaira Rodriguez'a. Macm, no mogę powiedzieć tak, no jest jakiś zapis, który nie wiem, inaczej, ja widziałem tylko przez moment i mogę powiedzieć tak, że podobno jakaś klauzula jest, więc tyle zobaczyłem, natomiast czego dotyczy ta klauzula i tak dalej, no nie mogę, jakby nie jestem zobowiązany, żeby powiedzieć, tylko na potwierdzenie pewnych słów zostało mi to pokazane. No, wydaje mi się, że jeśli tak jest, no to zobaczymy. No. Jakiś Murański na pewno będzie walczył w Fame MMA, na pewno. Tak mi się wydaje. Murańcy tutaj nie odpuszczą niczego, nie będą symulować, bo ta sprawa już urosła do takiej rangi, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to po prostu trzeba wyjść i pokazać jaja. Akurat tutaj uważam, że do tego pojedynku dojdzie. Chandler czy Oliveira? No zobaczymy, bo tak, wygrana z Hookerem Chandlera to jest taki, jakby to powiedzieć, to też nie do końca wszystko powiało, tak? Znaczy pokazało, że Chandler jest groźny. Chandler z walk z Alvarezem byłby bardzo, bardzo wysoko, tak mogę powiedzieć, bo wtedy i Alvarez był w kapitalnej formie, i Chandler był w kapitalnej formie. Dla mnie Chandler był zawsze lepszym zawodnikiem niż Alvarez, więc jeśli Alvarezowi udało się zdobyć pas UFC, to uważam, że i Chandler jest w stanie, mimo że on te warunki fizyczne ma takie, jakie ma, jest niższy. Poza tym też fajnie by było, no bo jest to zawodnik, który kiedyś w pierwszej walce pokonał między innymi w Bellatorze, w pierwszej walce Marcina Helda pokonał, bo on miał wcześniej walki w Bellatorze, w turnieju pokonał Marcina Helda, ale niewiele brakowało, by Marcin mu urwał nogę, tak to wyglądało. Polecam sobie obejrzeć ten stary pojedynek. I fajnie by było powiedzieć, że kiedyś Polak walczył z mistrzem UFC. No Marcin, zobaczymy jak wypadnie teraz PFL-u, więc ja tutaj liczę na to, że on namiesza w tym turnieju. Jest w stanie, bo to jest zawodnik, który w tej chwili ma najlepsze lata przed sobą, tak? I uważam, że jest w stanie wygrać turniej PFL-u, więc zobaczymy. Może jeszcze wróci do UFC, chciałbym, żeby wrócił do UFC, w którym mu nie wyszło, z którym przygodę zakończył zwycięską walką z Nasratem Hatparastem w Gdańsku między innymi. Jak typujesz Poirier McGregor? Jak typuję? No powiem wam tak, to będzie zgoła inna walka niż była pierwsza, bo każdy wyciągnie swoje jakby argumenty w tym pojedynku i też uważam, że wcale Poirier nie musi być tutaj faworytem, tak? Bo tak się dzieje często w walkach, kiedy stawiamy i myślimy o tym, że ponownie pojawi się ta historia, która była wcześniej, no to tak jak myślałem ostatnio w przypadku Ngannou i Miocicza, no uważałem, że po tym, co pokazał Miocic w pierwszym pojedynku, to bez problemu sobie poradzi z Ngannou i sparaliżuje, ale facet nie spał, zrobił postęp, poza tym jest młodszy 4 czy 5 lat od Miocicza, więc tu też te argumenty mają w jakiś sposób, chociaż po Janku akurat naszym nie widać tego wieku, natomiast
przypadku niektórych zawodników dochodzi już do takiego apogeum, tak, przesilenia jednostkami treningowymi i tak dalej, i tak dalej. No i skutkuje to przegranymi. A Diaza z Edwardsem, jak typujesz? Nie, no Edwards, mimo wszystko tam Nate Diaz, fajny zawodnik, bardzo, bardzo skuteczny, ale twardość Edwardsa tam. Ja nie lubię Edwardsa po tym szczególnie ostatnim pojedynku, po tym co zrobił z tymi paluchami. Nie przepadam za nim, ale muszę przyznać, że jest to kawał zawodnika i bardzo twardy i po prostu pozamiata Nate'em, tak? Prędzej czy później pozamiata. No Nate, jeśli się nie wali w jakieś poddanie, to po prostu uważam, że pozamiata Nate'em, bo stójka Nate'a jest bardzo miękka, fajna, przyjemna dla oka, natomiast jest dość miękka. Mimo że on lubi dużo przyjąć, to jednak z Edwardsem to będzie, to jest typowy zawodnik 77, twardy, mocny i po prostu pozamiata Nate'em, ale okej, okay, fajnie, myślę, że tam nie skończy się to błyskawicznie, tylko będzie kawałek fajnej walki. To już rozmawialiśmy o testosteron, 50 na 50 gamu z pająkiem. Każdy ma swoje atuty i plusy i minusy. Wywiadzie świeżaków. Właśnie jestem bardzo ciekawy, jak Śmieszek wygląda od strony treningowej, bo nikt nic nie wie. Natomiast jeśli chodzi o Michała Gałę, to byłem teraz, oglądałem jego trening 2 dni temu. Także widziałem, wiem mniej więcej, o czym jest mowa. Czy PFL będzie w telewizji na żywo? Z tego co wiem, to chyba normalna transmisja będzie szła. W telewizji to nie wiem, czy będzie gala w PFL-u gdziekolwiek szła, natomiast z tego co wiem, są transmisje, oni puszczają normalne transmisje w internecie chyba na kraje poza, znaczy na Europę chyba tak, z tego co się orientuje. Jale Romero, Anthony Johnson. Tak, to jest bardzo ciekawy pojedynek. Nie no, Anthony Johnson dla mnie faworyt. Podobno trenował K1. Na TVP Sport. Z tego co wiem, to jest bardzo możliwe, dlatego że PFL, jeśli nie ma tam jakby ograniczeń, to jest tak samo jak z One Championship, które rozdaje transmisję swoich gal każdemu, kto chce, tak? Każdy, kto chce, bierze i może pokazywać, tak? Spełnia warunki techniczne i zabiera. I nie ma, z tego co wiem, to nie ma praktycznie żadnych opłat, więc tak to wygląda, więc myślę, że tutaj PFL też będzie na podobnym statusie. Nie, no myślę, że nie ma, bo Habib ma bardzo dobrą stójkę, mimo że może na tle niektórych innych zawodników to wyglądało tak, jak wyglądało, tylko pamiętajmy, to zawodnicy z światowego topu, tak? Natomiast co prawda on zaczynał jakby od zapasów, ale robił też sambo, a w sambo uderzenia i stójka to jest podstawa. Darek, na razie niewiele wiem o rywalu z Kiby, więc tak szczerze mówiąc, gdzieś tam to wszystko, co dzieje się przy FM-ie, przechodzi bokiem. Ja tylko czytam jakby zestawienia, wiem jak to wygląda. Widziałem na treningu między innymi Magdę Loskę, Akopa Szostaka w piątek na sparingach, więc nie za dużo sparingów nie widziałem, bo tak miałem wywiady do zrobienia, kończył się sparing grupy zawodniczej, w międzyczasie jeszcze Szpilka sparował z Piotkiem Łączem, bardzo fajny sparing. Ja tylko kątem oka widziałem część tego sparingu, ale tutaj muszę przyznać, że ten chłopak robi wrażenie, mówię o Piotku Łączu. No ale wiadomo, to jest facet, który dopiero rozpoczyna zawodową karierę, ale ma papiery naprawdę olbrzymie. Natomiast po prostu nie mogłem tutaj na wszystko zerkać jednocześnie. Nie no, gdzie ja i propozycje na walki? Ludzie, uspokójcie się. Zeltorogo Kasjusz. Mnie już wszyscy bojkotują, widzę, się boją wywiadu ze mną. Nie wiem dlaczego, no. Ja nie walczę z facetami, którzy sprzedają walki. Także tak to wygląda.
Tak, no zobaczymy. Na pewno na High League zerknę sobie. Zobaczymy, jak z tym Elite wygląda sytuacja, bo też widzę, że coś tam się dzieje i dość przystąpili do ofensywy medialnej, a jak będzie, to zobaczymy. Szefowa podobno szkalowała piszka. Niech on się szefowej na oczy nie pokazuje, bo jak go zobaczy, to zostanie zbombardowany. I tutaj nawet jedno ręki nie pomoże, także tak bym to powiedział. Pasternak Różański, jak pan to widzi? Mimo wszystko widzę, że Michał Pasternak powinien wygrać ten pojedynek ze względu na to, że no to jest strasznie doświadczony zawodnik. Znaczy Różański też, no był w ACB, był w Fenie, walczył na wielu galach, ale wydaje mi się, że jednak ta twardość Pasternaka tutaj będzie kluczowa. On ma też bardzo dobry parter, wcale nie boi się parteru i uważam, że tutaj Różański, gdyby miał cokolwiek zrobić tak naprawdę skutecznie, to mogłaby być jedynie stójka, no ale myślę, że stójkę ma Pasternak lepszą, ale to mówię, to jest walka, no wszystko się okaże, bo może się okazać, że parter Różańskiego będzie znacznie lepszy. On potrafił zaskoczyć, tak, ale no mówię, tutaj ta siła, gabaryty i taka typa siła 93 są po stronie Pasternaka. Ja żałuję, że go nie wzięto do na przykład właśnie do organizacji KSW, gdzie mógłby stoczyć pojedynek na przykład z Tomkiem Narkunem i uważam, że byłby to najtrudniejszy rywal obecnie dla Tomka Narkuna, a przede wszystkim też pokazałby, na jakim jest poziomie, no bo nie zapominajmy, że na przykład zwycięstwo nad Pasternakiem też w pewien sposób dało Romanowi do lidze awans do UFC, tak, bo pokazało, że pokonał zawodnika One Championship i tak dalej, i tak dalej, i tam gdzieś został zakontraktowany do UFC, mając takie zwycięstwa, no, a Pasternak myślę, że akurat z Dolidze to był tam jedyny błąd, który dostał przy tym backfiście, tak, a tak do tego momentu sobie bardzo dobrze radził, tak. Także tak to wygląda. Hasan jego starożytny. Najciekawszy pojedynek będzie otwierał galę, bo na pewno Ambro kontra Hasan to będzie walka taka, jeśli chodzi o takich zawodników, którzy są ciekawi, przekrojowi i tak dalej, no to na fejmie będzie jedną z najciekawszych walk. No szkoda, że się zaczyna od tej walki, bo to ma być walka otwarcia. No ale zobaczymy, jeszcze wszystko się może wydarzyć, nie? Jeszcze mogą nastąpić jakieś perturbacje. No tak, no nie dymią, za mało dymią, ja o tym rozmawiałem, bo z Ambro też mam wywiad, także też gdzieś tam poddawałem pod ocenę, że organizacja ich potrzebuje ze względu na to, że powinni dymić. A oni nie chcą dymić, tylko się przykładają, tylko dwa razy dziennie śpią i trenują. Przepraszam, dwa razy dziennie trenują i śpią. A Mateusz ma akurat innego rywala, także debiutanta, no ale też nie jest powiedziane, że debiutant czymś nie zaskoczy, tak? Więc ja uważam, że tutaj jakieś, z tego co widzę, to Mateusz bardzo ciężko trenuje, bo w tej chwili był u Roberta, nawet dzisiaj chyba u Roberta Roszkiewicza trenował, także będzie na pewno w mega formie. Natomiast no ma Mateusza Gąsiewskiego, tak, za rywala Matek Haribo. Nie, znaczy może był, ale gdzieś mi mignął, no bo nie jestem, nie siedzę tam, jakby to powiedzieć, głównie skupiam się na grupie zawodniczej, tak, przyglądam się, aczkolwiek czasami zostaję jeszcze po wszystkich zajęciach, robię wywiady, to gdzieś tam czasami przyjdą ci ludzie, którzy trenują indywidualnie, no i widzę, że są celebryci, nie? Sporo celebrytów. Tomek Jachimek, jaka ilość reflinków MMA się... Właśnie próbuję uzyskać tą informację, napisałem właśnie do organizacji, żeby gdzieś nam podesłali, ile to reflinków z naszych z kolei się sprzedało, więc też jestem bardzo, bardzo ciekawy. Nie dostaliśmy jeszcze zwrotnie tej informacji. Kiedy wywiad z Przystajnym? Przecież był ostatnio, musiał cię Kołchoz coś ominąć. Był ostatnio wywiad z Amadeuszem Ferrarim, ale ja mam
naprawdę smaczki, które być może przez święta wrzucę i rozbiją system tutaj, jeśli chodzi o treningi Amadiego i postać Amadiego. Także trzymajcie się i obserwujcie uważnie. Zasubskrybujcie kanał, proszę, żebyście zasubskrybowali, bo wtedy to nie ominie, a naprawdę mówię, mam bomby. Bomby wielkiego kalibru, jak mówi jeden z guru polskiego dziennikarstwa, Andrzej Kostyra. Najlepszy zawodnik Fame MMA. Robi dobrą robotę. Ona wie, o co chodzi w tym sporcie. Trzeba zrobić show i trzeba zrobić walkę. I robi jedno i drugie. Co redaktor? Razem ponad kołchoz, przecież ty byś nie mógł bez nas żyć. Przestań już, proszę cię, nie ściemniaj. Już czytam. Marka Samociuka, który ma szansę w 93 lub ciężkiej. Krzysztof Nowak, powiem ci tak. Samociuka znam od początku kariery, obserwowałem jego karierę. Ostatnio widziałem go w WCA, bo przyjeżdżał na sparingi i robi dobre wrażenie. Tak mogę powiedzieć i bardzo ciekawie się przyglądam jemu i myślę, że to jest nie 93, a kategoria ciężka, bo z tego, co ja widziałem po nim ostatnio i gdzieś tam zamieniłem dwa zdania, no to już raczej te 93 to będzie chyba morderstwo dla jego organizmu. Po prostu facet ma naturalny dar do przybierania na wadze i to nie jest tłuszcz, tylko po prostu on jest nabity. No nabity jest straszliwie, tak, bo ja go pamiętam jeszcze z kategorii, ja nawet coś mi się tam gdzieś ubzdurało, że on w 77 był, ale był w 84, a potem nastąpił ten gwałtowny skok. Przegrał z Pasternakiem ale na Wotorę, ale to wiadomo, tu jest kwestia taka, że on jest jeszcze mało doświadczonym zawodnikiem na tle tego wszystkiego, natomiast teraz przyjeżdża na sparingi i solidnie sparuje. Ja go widziałem, więc myślę, że to jest, może to być zawodnik, który może tutaj, to jest taki jak Kamil Minda, mniej więcej ten sam typ zawodnika, tak? I nie wiem, czy nie z lepszymi płucami, bo on wydolność ma przede wszystkim bardzo dobrą. Jeśli chodzi o Samociuka, no to wydolność jest kapitalna. Soldiczem, jak to widzisz? Nie, no to ja się pytam, zapytajmy się, czy Soldicz ma szansę z Mamedem, no już nie. Nie przesadzajmy, Mamed to nie jest zawodnik, który bazuje tylko na jednym ciosie, także, że coś, aczkolwiek jest zawsze niebezpieczny w każdym momencie. Natomiast parterowo, no to jeśli tam wszystko się ponaprawiał i wszystko jest ok, to parterowo jest w stanie spokojnie, no myślę, że Soldicz takiego parteru nie ma. Andryszak czy Stosic? Dobre pytanie, nie? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że po tym, co Stosic pokazał tutaj, to Michał będzie musiał być w mega formie, żeby z nim wygrać. No Stosic robi robotę, tylko że no Michał Andryszak jest bardzo duży i tu też jest to temat, czy zdoła go gdzieś tutaj obalić, nie? Po co wam sądzi o walce? No tak jak i o wszystkich walkach Polaka i Malczyńskiego, będzie męka pańska, wygra ten, kto będzie lepszy, lepiej dysponowany w danym dniu, ale wydaje mi się, że teraz bardzo mocno do treningów Polak się przykłada, pomagał też bardzo dużo, jest cały czas w treningu, więc jego warsztat na pewno będzie bardzo dobry. Zobaczymy, ile do tego Malczyński zrobi do tego, żeby w tym pojedynku zwyciężyć. Wydaje mi się, że jednak tutaj gdzieś, no nie wiem, no Polak naprawdę robi dużo, dużo roboty w tej chwili treningowej. Podobnie jak Kacper Błoński, no widzieliście z Wardęgą. No ten lepszy Drwal, gdyby był rewanż. Nie, no ten pojedynek już się chyba raczej nie wydarzy w tej chwili, a może gdzieś jeszcze ten rewanż będzie odgrzewany później. 50 na 50 tak samo. Już miałem kiedyś to pytanie, Łukasz Prinz, muszę się przyglądnąć tej zawodniczce. Nie wiem, nie znam za dobrze, także pomyliłem ją zupełnie z kimś innym. Była taka zawodniczka w Bellatorze też,
która naprawdę dobrze walczyła. Teraz wczoraj w nocy też była bardzo ciekawa kobieca walka w Bellatorze. Nie, to aktorka plus 18, możliwe. Jest tych zawodniczek i aktorek dość dużo. Jak Radko Mladic. Nie znam. Radko Mladic. Coś mi się z polityki kojarzy bardziej z Radko Mladiczem niż z walki. Materla versus Kołecki. O, to jest też ciekawe starcie, ale... Prachnio, co z Prachnio? No, myślę, że Marcin, nie wiem jak wygląda sytuacja z jego zdrowiem, czy w tej chwili wszystko w porządku. Na razie nic nie było ogłaszane, jeśli chodzi o Marcina Prachnio, więc zobaczymy. Z tego co widziałem, był gdzieś tutaj z rodziną w Polsce, no ale na razie nie widziałem nigdzie go tutaj trenującego, nie? Bo teraz czy Kinz, bo ta walka doszła. Nie, już nie. Nie, no ta walka, przecież Kinzel walczył z Drwalem, tak? Czy panu się podoba zamiana Vettori, Holland na Vettori? No dla Vettoriego myślę, że to jest zmiana na minus, nie? Dlatego, że no, to jest innego zupełnie typu zawodnik, bardzo luźny, ale Vettori bardzo ciasno walczy, to znaczy on twardo nie da się tam w stójce łatwo też zrobić, ma duże doświadczenie. Wydaje mi się, że tak jak było 5 zwycięstw Holanda, to w tej chwili, zresztą ja bym powiedział tak, no zawodnik bierze po przegranej walkę po walce, tak mówię o Holandzie, no to no chociaż ta przegrana teraz była na punkty i tak dalej, no to jednak mimo wszystko uważam, że powinien wypocząć, nie ma co szarżować. Dlatego w roli faworyta na pewno nie stawiam Vettoriego, a nie Holanda. Także uważam, że Holand będzie, jeśli będzie brał tak walki, to będzie 5 porażek w plecy w tym roku, a nie 5 zwycięstw jak poprzednio do przodu, tak? Więc to, że ubiegły rok się układał jak z bajki, to jest ta sama sytuacja z Rafałem Kieńczukiem. Wychodzi ci rok, czego nie dotkniesz, to facet pada przeciwnik. I podobnie było z Holandem w poprzednim roku, a później może się wszystko odwrócić. Także tak to widzę. No, branie tydzień po tygodniu, czy tam 2 tygodnie nawet różnicy pomiędzy walkami, czy 3 tygodnie, no to jest masakra, tak? I nie uważam, żeby on był w tak dobrej formie, żeby coś takiego mógł zrobić. Może potrzebuje takich wyzwań, ale na tym poziomie na pewno to jest głupota. Nie, nic nie słyszałem o tym, że ktoś ma zastąpić na maju nas, czy Zhang Weili. Nie, no to rundowa walka, myślę, że tam będzie po prostu punktowy werdykt w tym wszystkim. Mati Miodek, niedawno podawaliśmy, ile mamy subskrypcji. Proszę sobie sięgnąć, poszukać i może znajdziesz. Na razie czekamy na lepszy wynik. Jak będzie jeszcze lepszy wynik, wtedy ogłosimy. Pochwalimy się na pewno. Nie omieszkamy się pochwalić. Na razie pochwaliliśmy się tym, że mamy 4 miliony odsłon za miesiąc marzec. Razem ponad kołchoz. Nie podpuszczaj mnie. Jak tak, to Paula Klimek będzie smutna. Nie no, Tomek Jakubiec przechodzi do 84, więc jest bardzo mocny. Stójkowo tutaj Ilicz jest kozakiem, natomiast jeśli chodzi o parter, no to z kolei Tomek, mimo że może z Grzebykiem ten parter nie wyglądał rewelacyjnie, ale myślę, że Tomek ma taki sztywny parter, że utrzyma Ilicza. Natomiast Ilicz, no, sam Materla z nim miał ogromne problemy, tak? Został gdzieś tam wyłączony na początku i były problemy.
nie udało się Iliczowi skończyć tej walki, ale tutaj no moim zdaniem mimo wszystko gdzieś patrząc na styl walki, na to wszystko, no to uważam, że w bardzo trudnej sytuacji jest Tomek Jakubiec. Kacper Piwiński, no ja to samo myślę, co mnie zawsze pytano o rozciąganie, tak? Albo mój trener zawsze odpowiadał o rozciąganiu. Jaka forma rozciągania jest dobra? I mój trener zawsze odpowiadał, każda forma jest rozciągania jest dobra, bo jak się nie będziesz rozciągał, to się nie rozciągniesz. No proste, tak? I to samo jest z treningami Amadiego. No, każdy trening jest dla niego dobry, lepszy niż melanż, no, bo na melanżu niczego się nie nauczy i najwyżej pogubią mu się te złote łańcuchy. Natomiast na treningu czegokolwiek się nauczy. Natomiast Robert Roszkiewicz jest świetnym trenerem i myślę, że to jest ruch w właściwą stronę. Co uliczny? W jakiejś tam walce, powiedział, szarpaninie chyba ulicznej, z tego co słuchy docierają. Nie wiem, nie pytałem go tak dokładnie, wypytałem go, on powiedział, że zgubił. No, zaufałem na słowo, że go zgubił, więc niech będzie, że zgubił. Jakby ktoś znał, to dajcie znać. O kurde, Zodiak, no to żeś postawił naprawdę, to rozerwałbyś mi system, jakbym miał 10 walk, sam ułożyć kartę walk, to naprawdę w tej chwili jest w czym przebierać. Dobre. No oczywiście, no Per Gonzales, kurde, moja faworytka. Już nie chciałem tam głębiej wchodzić, to subskrybuj dalej, bo szefowa mnie zabije, ale kurde, robi wrażenie. No trochę idzie, wszystko idzie w tym kierunku, jak zauważyliście. Maryna Moros, inne zawodniczki, które są, no idą w kierunku jakby czym chata bogata pokazania. No wiadomo, my jesteśmy tą męską częścią natury i gdzieś tam patrzymy na to dużymi oczami, nie? Tak, ja wiem, widziałem. Ja nie wiem, nie kupuję, także nie mam na to budżetu. Z lepszych średni po przegranej walce. No, ja bym powiedział, że nie traktuję jak zabawę, tylko traktuję jako dochód finansowy. No, nie zależy mu, miał pięć zwycięstw, przegrywa walkę i bierze kolejną teraz, zamiast odpocząć i po prostu zregenerować się i sportowo podejść, bo mieć 5 zwycięstw za sobą z rzędu, no to może się przytrafić wypadek przy pracy, tak, i można przegrać, a on idzie po prostu w kierunku teraz brania i łatania dziur, więc myślę, że po prostu łata budżet i to jest bardziej właściwe. Nie, jeszcze nie widziałem tego, Darek, sobie później zobaczę. Ciekawe zestawienie, także myślę, że tutaj Koziorzębski i Surdu to jest jedno z ciekawszych zestawień i myślę, że też Surdu będzie zależało na tym, żeby się teraz bardzo, bardzo dobrze pokazać. Nie wiem, gdzie on się przygotowuje, bo ostatnio się przygotowywał w Polsce w Szarku, a teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. Więc nie wiem, jak w tej chwili to wszystko sobie tam poukłada. Teraz stracił duszę. Co pan myśli o wyzwaniach? Kasusza. Już mówiłem, Kacper Piwiński, że no, zawodnicy fejmowi szukają fejmu i będą rzucać. Jakby był już Muhammad Ali, to pewnie w jego kierunku poleciałoby jakieś wyzwanie ze strony fejmowych gwiazd na walkę w boksie. No. Także, po prostu to jest fejm i on się rządzi swoimi prawami i troszeczkę innymi prawami. Panie redaktorze, nie unikaj pytania. Kasio vs. Kubańczyk w MMA, kto wygrałby? No, to chyba jest sprawa oczywista dla każdego, że raczej Kubańczyk, bo on się przykłada, robi to MMA już od dłuższego czasu i w ostatniej walce pokazał, co potrafi, aczkolwiek, no mówię, tutaj wszystko ułożyło się po jego myśli, a nie myślę, że ktoś, kto nie poświęca czasu na MMA, że jest w stanie czymkolwiek innym to nadrobić. No.
Z Kasiuszem w MMA. Krycha jest w bardzo dobrej formie teraz, także gdzieś tam na horyzoncie ponoć będzie miał jakąś propozycję chyba na 11, z tego co się orientuje. Dobry wieczór. Z tego co się orientuje, to na 11 będzie miał propozycję, także... Panowie, łapka w górę poproszę jeszcze, jeśli jesteście ci, którzy doszli teraz, to poproszę łapkę w górę, bo widzę, że sporo jest łapek, sporo jest ludzi, także się cieszę, bo widzę, że nie macie co robić, nie pomagacie w domu przy robieniu sałatek i tego typu rzeczy, tylko tak jak ja, omijacie i mówicie, że jest coś do zrobienia live na przykład, nie? Tak to wygląda. Szefowa potem mnie zgasi, ale muszę jeszcze tam pociąć część chyba jakiś warzyw. A przynajmniej śmieci wyrzucić. Słodki już kupione. No tak, lepiej zostawić to fachowcom, a nie sobie poprzecinać palce i siedzieć z zawiniętymi rękoma przez całe święta. To tak szakura. Diabłu możesz zawsze pomóc. Diaz Edwards. Bardzo dobre zestawienie, ale tak jak powiedziałem, dla mnie Edwards tutaj zdecydowanie będzie faworytem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Kubańczyk Arab. Nie, no myślę, że Arab jednak. I Arab myślę, że będzie też, nie będzie siedział w tym 84, będzie szedł w górę, bo dość solidnie teraz ostatnio wyglądał. Nie wiem, jak mu to będzie z tym schodzeniem do 84 szło, to zobaczymy. Najlepsze gale fen to te w Ostródzie. Nie, no było dużo dobrych gal fenu. Dla mnie najlepsze gale były w Lubinie. W Lubinie pierwsza gala, która była przez fen organizowana w Lubinie, to była magia, nie? I ilość kibiców i wszystko, co się tam działo, naprawdę, naprawdę bardzo fajna gala, także. Ale w Ostródzie są fajne, są klimatyczne te gale pod wieloma względami też i pogodowymi i innymi. Alan Cassio Box. Ale nie, takiego pojedynku nie ma w grze. Na razie zostawmy. Zobaczymy, jak wypadnie pojedynek Parka z Cassiuszem i potem będziemy oceniali w ogóle, czy Box się jeszcze utrzyma na niwie, bo może się okazać, że na przykład będzie bardzo słaba walka, wszystkich rozczaruje i co wtedy, tak? Też może tak być. A jeśli okaże się to strzał w dziesiątkę, no to nie wykluczam, że Fame stanie się organizacją bokserską też. Nie, no to żart oczywiście też. Kubańczyk by wygrał z Arabem. Kubańczyk wiewiór. Opas 77. No na razie wiewiór czeka na zwycięzcę starcia Polaka z Malczyńskim, więc może Malczyński, może ten, nie wiem, czy 77 w ogóle jest w stanie zrobić. Coś tam mówił, że być może, ale zobaczymy. Alana widziałem, sparował teraz w piątek, więc i naprawdę ciężko sparował, był zmasakrowany, był tam, jeśli chodzi o zmęczenie, także widać, że się przykłada do treningów. Różański zleje szpilę. Walki Fame MMA. To tutaj bym powiedział, że jeśli na pewno początek walki, jeśli szpilka gdzieś zapomni na moment i zacznie się wdawać w wymiany, to może być bardzo ciężko. Natomiast wydaje mi się, że on technicznie jest lepszym zawodnikiem i ta odwrotna pozycja też będzie robić robotę. Zobaczymy. No. Czas pokaże. Widziałem sparring, więc Szpila zaczął się już ruszać teraz naprawdę dość dobrze, tak jak wcześniej się ruszał. Porzucił te mrzonki o cruiser, o tej wadze cruiser, gdzie kompletnie nie pasował do tej cruiser. Zobaczymy, jak w tej nowej kategorii wagowej, bo to jest ta waga pośrednia pomiędzy ciężką a cruiser. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Ja jednak mimo wszystko uważam, że on powinien walczyć w pełnej ciężkiej, dlatego że jest małym, ciężkim, dobrze ruszającym się na nogach i jeśli był w dobrej formie, nie ryzykował i wykonywał plan taktyczny, tylko no właśnie z tym największe problemy zawsze były.
bo trzeba go było krzyczeć nawet za świętej pamięci trenera. Gdzieś tam po prostu on starał się robić po swojemu, ryzykować, przyjmować. Dopiero jak był krzyk tam gdzieś z narożnika, no to wtedy dopiero to wszystko zaczynało działać. Czy według pana Pająk wygrał? Wygrał z Alanem. To bardzo równa walka i tam regulamin gdzieś zadecydował. Jeśli chodzi o początek, na pewno należał gdzieś do Alana. Później już Pająk, no trzecia runda to była taka, że gdyby Pająk jeszcze tam docisnął troszeczkę, to mogło się to różnie skończyć, ale skończyło tak, jak się skończyło. Już nie będę rozpamiętywał tutaj werdyktu. Czekam na po prostu na pytanie merytoryczne. Tomek Jachimek. W temacie zbijania wagi zamiast przeniesienia ważenia na dzień gali. To jest bardzo złożony problem. Ja jestem zwolennikiem pośredniej metody, czyli zawodnicy przychodzą na ważenie o godzinie, załóżmy, 18 przed i wtedy idzie ważenie. Nie żadne poranne ważenia, docinania, przechodzenia i tak dalej. Uważam, że gdzieś w dłuższej perspektywie, po pierwsze, to jest bardzo niekorzystne też dla organizatorów, dla zawodników, którzy robią sobie 3-dniowy maraton tak naprawdę związany z wydarzeniem. Podnosi się też koszty w pewien sposób, a tak naprawdę to powinni wyjść o 18, zważyć się i mają na regenerację następny dzień. I tak jak było wcześniej, uważam, że to był najlepszy system. Natomiast teraz jest 1,5 dnia na regenerację, porównywanie, a i to jak widzieliście na przykład po Stoliarenko teraz po tym, co się działo, to niczego nie zabezpiecza, tak? Zawodniczka mgleje 2 razy, nic się nie dzieje, no miało być dobrze, a wyszło jak zawsze, tak? Mówiąc, cytując z pamięci klasyka Czernomyrdina. Wszyscy mogliby dać ring. Nie wiadomo, co tutaj zostanie wymyślone w kwestii miejsca, bo tu są różne rozwiązania. Gdzieś tam padały takie informacje, że to może się odbyć na jakimś terenie eksterytorialnym i tak dalej. Może być zupełnie inne miejsca. No są różne, myślę, że są różne warianty na rozwiązanie tego problemu, żeby ta walka się odbyła, więc zobaczymy. Mi się wydaje, że jednak oktagon będzie, nie? Habib zbijał 16 kilo. No tak, tak. No. Kwestia, niektórzy zbijają i 20, tylko kwestia jest w jakim czasie i jak to jest rozciągnięte. Także to jest kluczowa sprawa. No i de facto jest to zawsze problem. Natomiast zważenie, znaczy tuż przed galą zważenie i gdyby zawodnicy przychodzili, może rozwiązałoby to problem, a może spowodowałoby to, że ktoś by zmarł w trakcie walki, tak? Bo też mogłoby się to tak zdarzyć. Myślę, że niewiele by się tutaj zmieniło. Ten system na 18, czyli powiedzmy ważenie godzina 18, wszyscy przychodzą, ważą się, jest 24 godziny dokładnie do startu imprezy. To był najlepszy system, jaki był. Nie wiem, po co było to zmieniać, po jaką cholerę. Na dzień dzisiejszy, jak się patrzy na ilość wypadniętych zawodników i tak dalej, to uważam, że jest dużo większy niż było to wcześniej. Tak, też uważam, że boks nie jest przyszłością Fame MMA, więc od tego zacznijmy, że no, jeśli już, to kickboxing w małych rękawicach, jeśli ludzie chcą faktycznie się bić i ryzykować i przy tego rodzaju pieniądzach można to podjąć taką rywalizację, natomiast nie wydaje mi się, że to jest, że boks jest docelowo tym klub programu dla wszystkich. Wiadomo, boks ma swoją markę, swoje jakby, swoją widownię, swoje odmiany też, jak widzicie teraz po różnego rodzaju walkach bez rękawic, natomiast uważam, że przyszłość to jest MMA i to w sportowym wydaniu, w takim, gdzie każdy ma jakieś równe szanse, nieograniczone pola i wypominanie, tutaj regulamin złamałeś, a tu nie złamałeś. Kasper, bardzo dziękuję.
Wzajemnie wesołych świąt i wszystkiego dobrego w przyszłości. No właśnie, Tomek Jachimek, tutaj masz rację. I to było pierwsze rozczarowanie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo drugie rozczarowanie było wcześniej, czyli miała być walka w boksie, no ale tutaj skończyło się dymami i to wynagrodziło jakby całość tej sytuacji. Natomiast co wydarzy się, do trzech razy sztuka się mówi. Może zobaczymy w końcu piękny pojedynek. Zadyma versus Badyl. Ma pan swojego faworyta? Wasyl, nie Badyl. Wasyl. No, nie wiem, wydaje mi się, że jednak Wasyl tutaj gdzieś ze względu na warunki fizyczne i tak dalej. Ja mówię, ja się nie jaram tymi walkami, bo dla mnie to jest chore i rozmawiałem nawet nie chcę tutaj wymieniać, ale z jednym z uczestników. Który żałował, że w tym wszystkim brał udział i w ogóle, znaczy może nie to, że żałował, ale no, brał udział w tego typu walkach i powiedział, że koszty nie są warte tej wyprawki, którą się dostaje. Gdyby dopisano 1-0 do każdej wypłaty, to tak, nie? To wtedy tak, to by się opłacało. Natomiast tak, za mieć połamane ręce, połamane śródręcza, często szczęki, i dostać te 10-12 tysięcy złotych, czy 15, tak? No wiadomo, że ktoś tam wygra turniej, no ale turniej to jest, jak się przeliczy ilość walk na wszystko, no to też nie do końca, poza tym to jest duża doza szczęścia, natomiast dużo ryzyka w tym wszystkim. Nie jestem zwolennikiem tego absolutnie. Freaków powinno być po stopniczym. Znaczy Lupa trenuje teraz w tym samym klubie, gdzie trenują Malczyńscy, z tego co się orientuję, i trenuje u trenera, który u Karakana, który zajmował się zapasami, więc teraz na pewno ciężko nadrabia to wszystko, bo będzie tutaj miał rywala, gdzie musi to odrobić, bo jeśli nie nadrobi, no to szybko się to skończy. Patryk, Jezus Maria, chcesz mnie na śmierć posłać? Ja już medialnie bym umarł, a co dopiero dalej, nie? Ja medialnie by mnie zniszczyli, więc spokojnie, a co dopiero tutaj mówić o walce. Zresztą jak widziałeś, jak się pan Jacek Murański rozebrał, to było widać, że jest w formie. No, zlałby mnie jak psa, no to nie ma o czym mówić w ogóle w tej chwili. Tak to widzę. Byłbym mocnym underdogiem w takich pojedynkach. Lupa, przyszłość Fame MMA. No zobaczymy, no nie zapominajcie, że Lupa przegrał na przykład z Casting, tak? I tak to wyglądało, więc Krycha też zresztą przegrał z Casting. Więc zobaczymy, jakie postępy zrobili. No ale wszystko idzie do przodu, gdzieś tam zaczęło się iść do przodu. Cześć, nas kieruje do KSW. Tak, i metalowej klatce, wiem. Więc Casting strzęs... No okej, ale Casting wygrał, tak czy tak, no wygrał. Przegrał tylko z Youngmanem, tak, więc... Ma dwa zwycięstwa w Fame MMA i jedną tylko porażkę, więc a poza tym był dużo, dużo lżejszy z tego, co się orientuje od Lupy, jeśli się nie mylę, bo Casty gdzieś tam na poziomie 80 kg, no 84 to chyba w porywach gdzieś tam maksymalnie by ważył, ale raczej nie. Italii twardy lockdown. Cześć Ronin, witam. Pozdrawiam, widziałem twoje wpisy wcześniej, także odpisuję zawsze solidnie na wszystkie, także spokojnie. Fajnie, że dotarłeś. Zdrówka życzę, też uważaj na siebie, bo przy podróżach to zawsze gdzieś się łatwo wpędzić w jakieś cholerstwa. Witam. Także miłego wieczoru. Z kim widziałby pan Mańkowskiego w KSW? Znaczy są tylko w tej chwili dwie opcje. Jeśli wróci Borys, wróci ponaprawiony już, to są tylko dwie opcje. Albo rewanż z Parkiem,
I tutaj wydaje mi się, że nie ma sensu w ogóle mówić o 70 kg, tylko jakiś pewnie catchweight 73, o ile się Borys zgodzi, bo Park weźmie w ciemno taką wagę. Natomiast ja widziałbym mimo wszystko pojedynek Mariana Dziółkowskiego albo ewentualnie Maćka Kazieczki z Maćka Kazieczki, jeśli Maciek zwyciężyłby na przykład w pojedynku z Marianem, co nie jest niemożliwe oczywiście. Nie? Natomiast na dzisiaj, jeśli miałbym typować, no to dla mnie pojedynek Mańkowski-Dziółkowski to jest klucz programu, tak? I uważam, że tutaj była fajna walka i wszyscy chętnie by to obejrzeli, chętnie wszyscy kupiliby też pay-per-view, no bo prymat w wadze lekkiej się gdzieś tutaj rozstrzygnął. Myślę, że Borys nie jest bez szans i kwestia tylko teraz, że ta kontuzja mu się przytrafiła, nie? Ja zresztą mówię, osobiście Borysa bardzo lubię. Zresztą Mariana także, no z Marianem nawet jak jeździliśmy kiedyś po galach, to gdzieś tam w jednym pokoju nocowaliśmy, więc znamy się bardzo dobrze, nie jest to absolutnie nieznany mi ktoś i tak dalej. Natomiast sportowo podchodzę do tego, oceniając szansę. No dla mnie na dzień dzisiejszy Borys, po pierwsze, no już był mistrzem KSW w 77, dawał mega dobre pojedynki, chociażby warto przypomnieć pojedynek z Mamedem Halidowem, no i pojedynek z Parkiem, tak? No ten pojedynek gdzieś tam i rewanż byłby klucz programu. Zresztą Park sam wspominał o nim ostatnio, że chciałby takiego pojedynku, żeby mu tylko KSW gdzieś tam tak w podtekście zrozumiałem, nie blokowało niczego, że on by chciał tego pojedynku z Mańkowskim. Yerba, pozdrawiam, widzę. Jak uważam, że powinien zostać moderatorem. Yerba, po ostatnim wyczynie jednego z moderatorów, gdzie przez pomyłkę, bo ja nie jestem taki biegły w internecie, dałem komuś uprawnienia i mi zbanował iluś uczestników, szefowa powiedziała, że tylko ona decyduje, a szefowa w tej chwili jest zajęta, więc na razie nie ma mowy, spokojnie radzimy sobie tutaj. Póki co mamy naprawdę fajną grupę internautów, którzy są i no jak widzicie, dyskusja jest płynna. Ja mówię, wysłuchajcie. Nie blokujemy się w żaden sposób. Także tak. Czy Masvidal ma szansę zdenkautować Usmana? No na pewno ma, bo to jest zawodnik, który bazuje tylko i wyłącznie na czymś takim. Natomiast jeśli chodzi o taką długotrwałą pracę solidną, no uważam, że na dzień dzisiejszy Usman jest nie do przejścia, także powiem, już mówiłem to w poprzednim live'ie, że w tym momencie po tym, co pokazał w ostatniej walce z Burnsem, to jest jeszcze lepszy niż był wcześniej, a to jest jego Mount Everest w tej chwili, kwestia jak długo się utrzyma na tym Mount Everestie, a Masvidal, no miał być kiedyś mistrzem wagi lekkiej, gdzieś tam duże ambicje i tak dalej. Później to, że mu raz wyszła mu taka walka, jak mu wyszła z Askrenem, no to oczywiście no, czapki z głów gdzieś tutaj pokazał klasę, tak? Ale też przypomnijmy sobie, że kozaczył i w Bellatorze go udusił Toby Imada i to w taki sposób, że to śmiech na sali, tak? Obejrzyjcie sobie, bo to było poddanie roku 2012, coś takiego, nie? Mniej więcej. To obejrzyjcie sobie ten pojedynek. No, gość został ośmieszony na 100 sposobów. No, tak to oceniam. Ja go nie lubię osobiście i tyle, nie? Natomiast cenię go jako zawodnika, doceniam. Natomiast Usmana bardzo lubię, bardzo cenię. Pracowity, fajny zawodnik, fajny człowiek, nie ma o czym mówić. Hamzat też zawalczy. Na razie z Hamzatem to myślę, że jest sprawa taka, jak z wieloma zawodnikami, których też miałem osobiście okazję ostatnio jakby przepytać na konto powikłań i no nie jest dobrze, tak mogę powiedzieć. Z wieloma zawodnikami polskimi także nie jest dobrze, a domyślam się, że tam po prostu gdzieś facet przegiął, bo zamiast leżeć i wyleżeć to wszystko, to cholerstwo i dojść do pełni zdrowia, zbadać się i dopiero podjąć treningi, to w międzyczasie zaczął sobie trenować, robić po swojemu, no i skończyło się katastrofą. Myślę, że szkody w organizmie mogą być naprawdę bardzo duże. Zobaczymy, to wszystko się dopiero okaże. No ja mówię, mam osobiste rozmowy przynajmniej z dwoma zawodnikami, którzy to przeszli i powiedzieli, że absolutnie nie doszli w ogóle do tej formy, którą mieli wcześniej. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo wiadomo, nie mam takich uprawnień, także tak to wygląda.
Co myślisz o Muranaroj? No to Majankowicz to przede wszystkim to, co jest ważne, że tutaj ta, jakby powiedzieć, ten konflikt rozgrzał w końcu, ożywił, bo już się robiła stypa na Fame MMA. No, ludzie się nie interesowali, zresztą my to widzieliśmy też po ostatnich konferencji, po wyświetleniach, że tak naprawdę to tylko to się gdzieś tam oglądało na mega poziomie, tak? Na takim poziomie jak trzeba. No Murański, Jacek Murański osobiście, muszę mu podziękować, zrobił wyświetlenia u mnie na kanale bardzo dobre i uratował tak naprawdę, bo bez niego to by było ciężko. No, z całym szacunkiem do tego, co czasami piszecie, ale facet robi dobrą robotę, robi dymy. Arek Tańcula też zresztą robi dymy, bo też się tam odgryza i gdzieś ten konflikt, jakby to powiedzieć, nie unika tego konfliktu, tylko odpowiada, więc zrobiło się fejmowo tak, jak ma być. No, nie czarujmy się, po to jest fejm, żeby takie rzeczy się działy, tak? Zaraz tu podłączę, bo mi za sekundę jeszcze nie. Live z wami, a tak to będziemy cały czas jeszcze na łączach przez chwilę. 5 minut i kończymy za chwilę live'a, także. Yerba. Yerba, jest sporo ludzi, którzy są od początku. Czosinko jest od początku. Między innymi. Jest bardzo dużo, ale okej, sprawdzę, posprawdzam wszystko i dam ci przy następnym live'ie odpowiedź, a niewykluczone, że być może nawet jutro czy pojutrze zrobimy taki live. Przyjętych prostych. No Burns po prostu poczuł uderzenia. Myślał, że to będzie tak, jak na sparingach było wcześniej, że gdzieś tam sobie dobrze radził na sparingach, ale tutaj niestety się to nie przełożyło w żaden sposób. Później po prostu po tej pierwszej rundzie gdzieś zbyt inaczej, albo miał plan na zakończenie walki, natomiast tej walki nie zakończył. A Usman się odrodził i później już przejął inicjatywę. No jednak płuca zapaśnika okazały się tutaj zdecydowanie mocniejsze, fizyczność też i tyle. Nie chcę nikogo tutaj wyróżniać, ale myślę, że posprawdzam, dam ci odpowiedź w następnym odcinku. Na zwycięstwo Gamrota. Ciężko widzę tą walkę, tak szczerze mówiąc. Marian też o niej wspominał tutaj, ale tak, Gamrot to jest w pewien sposób młodość w UFC. Wejście z. W tej chwili musi ryzykować, musi bezkompromisowo podejść do pojedynku. I myślę, że będzie takie nastawienie, żeby właśnie iść do przodu i spróbować przełamać. I spróbować przełamać rywala, więc po prostu na tej zasadzie. Yerba, ja piszesz raz, to ja wszystko widzę. Wystarczy raz napisać, nie trzeba więcej pisać. Gamu z pająkiem, pozdrawiam. Carlos Saos, już mówiłem o tym. Przejrzyj sobie później live, bo nie wycinamy tego live'a. Przejrzyj sobie, mówiłem na temat tego pojedynku. Tu też uważam, że warunki fizyczne i powiedzmy, to będą po stronie Gamu, też umiejętności parterowe, powiedziałbym minimalnie, wydaje mi się, że jednak będą przewyższać tutaj Pająka, bo Pająk ostatnio był cały czas trenował w stójce, aczkolwiek on się wywodzi z MMA, natomiast stójka będzie należała do Pająka, no i tutaj na dwoje babka wróżyła, tak? 50 na 50, to tak mogę powiedzieć. Bardzo wyrównany ten pojedynek. Trudno wskazać tak stuprocentowo faworyta, tak? Irek pogonił Ferrariego. Nie, no nie, absolutnie Kacper nie pogonił. Ferrari trenuje w tej chwili pod okiem trenera Roszkiewicza i tutaj się na tym skupia i boks robi w aligatorsach, ma tam trenera i tyle, tutaj robi zapasy parter i na tym to bardziej, no nie, może nie robi do końca tam jakby jiu-jitsu skończeń i tego typu rzeczy, bo tutaj nie będzie, myślę, że w tej walce nie będzie, być może te zapasy gdzieś się tutaj ułożą.
O właśnie. Tak to wygląda. Ma purpurę z prawdziwego zdarzenia. Nie, no ma, tylko że jak się długo pewnych rzeczy robi, gdzieś jest się cały czas, powiedzmy, w stójce, no to też nie jest tak, że to można łatwo nadrobić. Natomiast z tego co wiem, to Gamu cały czas trenuje przekrojowo i to będzie na pewno duży atut. Poza tym mówię, no to jest duży facet, no jest duża różnica gabarytowa. To jest duża gabarytowa różnica. To jest tak samo, jakbyśmy porównali Teixeirę i Jona Jonesa. To jest mniej więcej to porównanie, bo pająk jest niewysoki, natomiast Gamu jest bardzo, bardzo wysoki. Nie chcę trenować Ferrariego. Ja nie będę wnikał, jak to tam jest. No wiem, że dla Ferrariego byłby to problem, gdyby oficjalnie pod brandem Mirka występował i tyle. No i to tak zostawmy. No w tej chwili prowadzi go Robert Roszkiewicz. Myślę, że jest w dobrych rękach, bo kto jak kto, ale trener Roszkiewicz potrafi się zająć, zna się na robocie. No i mam nadzieję, że Ferrari tutaj przetrenuje wszystko, ale zobaczymy, co rywal pokaże, bo to też jest ciekawa zagadka. Młody chłopak, który też solidnie ponoć chodzi na zajęcia, ale mówię, będę wiedział, przyjrzę się, wtedy będę coś bliżej. Treningi Ferrariego znam na wylot, bo widziałem wielokrotnie, był też u nas nawet w klubie, także to wiem. Natomiast jakie robi postępy teraz, no to zobaczymy. No, widzę, że wrzucają na media społecznościowe często i są tam jakieś rzeczy. Z Rybą też między innymi chodzi na te treningi, także. Razem ponad kołchoz. Tu się zgodzę z tobą, że może czasami tak być. Damian 96. Ja jestem dziennikarzem. Jak ktoś chce zrobić ze mną u mnie wywiad, to zrobi. Jak nie chce, to go nie będę na siłę namawiał. I tak to wygląda. No, cóż mogę poradzić na to? Trypsona z Borowskim. No, to bardzo ciekawy pojedynek. Łukasz Borowski mówi, że będzie w życiowej formie. Już w tej chwili przygotowania trwają. Facet złapał wiatr w żagle, a Trypson cały czas kroczek po kroczku do przodu. No. Myślę, że to będzie sportowo przynajmniej lepszy pojedynek niż był poprzednio, ile się im nie wymknie spod kontroli, jeśli chodzi o psychikę, tak? Więc zobaczymy. Tak po cichutku myślę, że lekką przewagę jednak mimo wszystko tej fizyczności w 93 będzie miał Borowski, a Trypson, jeśli chodzi o takie rzeczy, tam warsztatowe szybkość, no to może gdzieś będzie po jego stronie, ale bym może 60 do 40 postawiłbym tutaj na Borowskiego w tym momencie po pierwszej walce. Ale to zobaczymy, co będzie dalej. Kautował tyle na jego ziemi. No, ciśnienie będzie tutaj trudno wytrzymać, bo czym bliżej będzie tego pojedynku, to myślę, że będzie się atmosfera zagęszczać i raczej tu się dużo nie zmieni, że oni się opanują, że będzie wszystko będzie olbrzymie ciśnienie. No, też liczy na to organizacja FEN, która organizuje trochę pojedynków właśnie fejmowych i tych pojedynków pewnie kilka będzie, bo przynajmniej prezes się wypowiadał, że ma być kilka takich fejmowych pojedynków, które mają podkręcić kartę, więc myślę, że to nie jest ostatni pojedynek fejmowy Borowski z Trypsonem. On jest i fejmowy, i sportowy, tak? Też te nowe gwiazdy z hotelu Paradise, które zostały zaangażowane, to też gdzieś to jest ta podobna grupa docelowa, natomiast przydałoby się, żeby organizacja też pomyślała troszeczkę szerzej nad jakimś freak fightem. Natomiast ja tu najbardziej liczę na walkę szakalowej, bo dla mnie to jest gwiazda numer jeden w tej chwili, jaka się na polskim rynku i w organizacji FEN pojawiła i Babilon oczywiście, bo ona najpierw w Babilonie się pojawiła i tutaj może będzie taka okazja, że będzie w jednej i w drugiej walczyć. Zobaczymy. Nie wiem jak tutaj organizatorzy pomiędzy sobą rozstrzygną to, ale dla mnie to jest absolutne objawienie tutaj na tym rynku. Kacper, na pewno teraz nagramy, bo i z Sebastianem rozmawiałem teraz ostatnio, żeśmy mieli mniej czasu ze względu na ilość tych gal, tak? Bo było tak dużo pracy, że po prostu nie można było nawet przysiąść nad czymś konkretnie. To, co się działo od czwartku do niedzieli, to był istny koszmar. Myśmy dochodzili jeszcze cały tydzień teraz do siebie po ostatnim weekendzie. Naprawdę był potwornie ciężki czas. Od czwartku była jazda bez trzymanki, a teraz już
Powiedziałbym, że to wszystko wchodzi w standardowy rytm, czyli jedna gala czy dwie gale w ciągu tygodnia, to jest normalnie. Carlos, no na pewno jeszcze będę w WCA, bo mam tam kilka osób do wywiadowania, bo już się umówiłem między innymi za tydzień w środę po świętach z Michałem Cieślakiem, już się wstępnie umówiłem na wywiad odnośnie boksu i tu będzie dość szeroko, a właśnie z tym nowym chłopakiem z boku, Piotrkiem Łączem, mam wywiad i to się powinno jutro, pojutrze ukazać już wszystko. Mamy zrobiony, bo bardzo fajny wywiad po sparingu ze Szpilką, więc on parę rzeczy od siebie powie. Bardzo sympatyczny młody człowiek, 23 lata, warunki Mike'a Tysona i walczy jak Mike Tyson. Kto wie, może wiadomo, że Mike zaczął troszeczkę wcześniej w to wszystko, ale tutaj jest chłopak o podobnej motoryce, podobnym stylu walki, podobnej sile skrętowej, jaką miał Mike Tyson. Mówię tutaj o tych płaszczyznach, przy ciosach sierpowych i hakach na dół. Bije niesamowicie, więc jeśli ten talent będzie gdzieś tam szedł, to dawno już nie widziałem, powiedzmy, kogoś tak fajnie walczącego, że naprawdę to się przyjemnie ogląda na sparingach, nie? Więc liczę tutaj na rozwój talentu, więc zobaczycie ten wywiad. Luis ma wrócić, tak? Jeszcze brakuje tylko Michaela Jacksona, żeby ten taniec na cmentarzu wykonał i te trupy tam powstały z grobów i się ożywiły i zaczęły walczyć. A właśnie, miałem tutaj bardzo ciekawą historię, kurczę, gdzieś tą historię, kurde, wsadziłem, już momencik, bo tutaj jeden z internautów mnie pytał o... Już, sekunda. Otworzę sobie, gdzieś to miałem. Harry Haft. Dobra, jeden z internautów pytał mnie o Rocky Marciano, czy uważam, że Rocky Marciano, jaka by była jego pozycja z bokserami później, już z lat 70. Ja przypomnę, że Marciano mniej więcej kończył karierę gdzieś tam w 55, 56 roku, już w 59, kiedy spadł z tym samolotem, awionetką, to już było zupełnie inaczej, to był już po prostu gdzieś tam na końcu kariery, gdzieś omijał walkę z Johanssonem, tak, świetnym zawodnikiem. Ci, którzy tam się interesują historią, bo już nie chcę się wgłębiać, bo większość z was gdzieś tam nie siedzi w tym mocno, to polecam przeczytanie i zapoznanie się z postacią Harry'ego Hafta. Harry'ego Hafta to jest tak naprawdę, on się nazywał Herschel Haft, urodził się w Bełchatowie, przeżył całą wojnę i okupację, Holokaust cały przeżył tutaj w Polsce. Natomiast boksował między innymi w Auschwitz, boksował Niemcy gdzieś tam wystawiali go do walk i to były walki praktycznie na śmierć i życie, bo przegranych odsyłano do komór gazowych. Natomiast to był zawodnik, który to on stoczył ostatnią swoją walkę w życiu właśnie z Rocky Marciano, także to jest rzecz, która jest mało znana, być może jest książka wydana też o nim. Na polskim rynku warto zapoznać się z tą postacią, bo czasami nie wiemy, że są takie, powiedzmy, annały i ciekawostki. Ja z dużą ciekawością zapoznałem się z postacią, przegrzewałem jakiś czas temu, natomiast ostatnio właśnie mnie pytał mnie internauta i tutaj gdzieś wskazałem jemu, żeby sobie też przegrzebał, bo są naprawdę niesamowite biografie ludzi. Zmarł chyba w 2007 roku, zaraz zobaczę. Tak, w 2007 roku zmarł i był jednym z najwybitniejszych pięściarzy, którzy się na polskiej ziemi urodzili i walczyli. Walczył właśnie z Rockim Marciano. Mało znany fakt, a jest wszędzie podawany jest właśnie, że był Polakiem, że wiadomo, że był narodowości żydowskiej, tak? Natomiast zawsze występował pod parwami polskimi i tak jest sklasyfikowany między innymi na wszystkich. Na wszelkiego rodzaju biografiach i zestawieniach i bazach. Także polecam zapoznanie się z tą postacią, z takich ciekawostek. Jeszcze podrzucę wam przy okazji, może jutro, jak będę
jedną też ciekawą postać, mistrza Muay Thai i mistrza boksu, bardzo ciekawa postać, to też może jutro coś tam opowiem na ten temat, bo też mega, mega ciekawa postać i warto, warto to wiedzieć i warto gdzieś tam sobie powiedzmy uzupełnić w ramach tego, co siedzimy i rozmawiamy tutaj, ciągle koncentrując się, czy wygra Pająk, czy Gamu, czy wygra Arab, czy Lupa i tak dalej. Warto sobie też gdzieś tą historię odświeżyć i przypominać, żebyśmy się, jak to mówią, bawiąc się uczyli i ucząc się bawili. Co myślisz na temat Masami się? Znaczy mnie średnio takie pojedynki interesują, tak szczerze mówiąc. To są jakieś odgrzewane kotlety z lat 90., ale jeśli jest grupa docelowa na to, którzy się tym interesują i zapłacą za to jakieś solidne pieniądze, no to może i będzie to bardzo ciekawe. No. Wiadomo, że każdy, kto jest znany i gdzieś tam coś wniesie, no to ludzie na to kupią jakąś ilość pay-per-view, ale czy taką, że pokryje to garze, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Rafoniks, cały czas cynka. Stanley Ketchel, nie no, Stanley Ketchel to tak, ale to Stanley Ketchel już jest znaną postacią, bo to już wielokrotnie był odmieniany w boksie przez ileś, ale tutaj jeśli chodzi o, no właśnie o tego człowieka, no to jest praktycznie mało znana postać, mało znany fakt z biografii, ale jest książka i muszę sobie tą książkę po prostu gdzieś kupić, bo już nawet z szefową rozmawiałem, że właśnie tą książkę chcę sobie kupić i przeczytać tą biografię, bo jest z wszystkich takich dostępnych internetowych rzeczy, które przeczytałem, no to bardzo mnie to zainteresowało. Damian Pietrzak, czy jest jakiś wywiad, który zrobiłeś i z jakichś przyczyn go nie opublikowałeś? Mnóstwo jest takich wywiadów. Po pierwsze, padł dźwięk, padł obraz, ja padłem, padł rozmówca. To tak w skrócie mówiąc. Rozmówca nie życzył sobie wrzucenia. My uznaliśmy, że jest zbyt słaby ten wywiad, żeby go wrzucić. Człowieku, mamy takie archiwum, że moglibyśmy tutaj, że nie wiem, czy serwery by to wytrzymały wszystko, gdybyśmy to trzymali. Fury zniszczy Joshua. No po cichu powiedziałbym, że dzisiaj Fury jest niby tym najwybitniejszym zawodnikiem, chociaż jego styl no, nie do końca mi tam gdzieś się podoba, ale po cichu liczę tutaj na niespodziankę, bo wszyscy typują właśnie, że Fury. A kto wie, jak się ta walka potoczy. Nie? No, to jest klasyczny bokser kontra taki bokser, który walczy bardzo mało klasycznie i to będzie bardzo trudny pojedynek, ale przypomnę, że bo my się zachwycamy i mamy w pamięci ostatnią walkę Fury'ego z Wilderem, ale przypomnijmy sobie, że we wcześniejszym pojedynku to Fury leżał na deskach, tak? Więc nie jest to facet, który nie potrafi, którego nie można trafić i posłać na deski. I wszystko jest bardzo, bardzo jeszcze możliwe. Nie ma co tylko na podstawie ostatniej walki wszystkiego typować, bo to miał też problemy z Ortizem między innymi. No dużo było takich, przepraszam, z Ortizem mówię, z Kliczką miał też problemów dużo takich, też ten pojedynek nie dla oka nie był powiedzmy widowiskowy. No, ja bym się odniósł do szerszej ilości walk, żeby cokolwiek mówić, nie tylko do ostatniej walki z Wilderem. Joshua ma ze słowem, że zaurał jego pewność duszy. Joshua padnie. Nie no, umówmy się, no Ganu, gdyby miał zostać mistrzem boksu, to by pewnie został mistrzem boksu, no, ale jest w MMA, to jest co innego zupełnie. Dobra, panowie, bardzo dziękuję dzisiaj za świątecznego live'a. Jeszcze raz tak. Wesołych świąt, zdrówka wszystkim życzę. Poproszę jeszcze, żebyście zasubskrybowali kanał ci, którzy nie mają zasubskrybowanego. Będzie wam się włączało powiadomienie o nowych materiałach, a tak jak powiedziałem, mam nie mniej niż
8-9 wywiadów teraz zrobionych i które leżą i czekają na odpalenie, więc jeśli chcecie je zobaczyć, to je zobaczycie. Mam jeszcze materiały, które wrzucę, przegrzebię właśnie to, co mam wrzucić i sensacyjnego pokazać, więc tych sensacji nie będzie brakowało. I to, co jest jeszcze bardzo, bardzo istotne, no to, że bardzo, bardzo dziękujemy Wam za ten wynik, który osiągnęliśmy w marcu. Mam nadzieję, że nie mówię, że w tym miesiącu już na pewno osiągniemy taki wynik albo podobny wynik, ale mam nadzieję, że tak sobie kalkuluję, że za miesiąc maj być może udałoby się tą stawkę przebić, bo patrzę też na układ imprez, na układ i rzeczy, które się dzieją, więc mam nadzieję, że gdzieś tutaj uda nam się ten wynik podgonić i może wyjść troszeczkę nawet do przodu. I to wszystko dzięki Wam, także wielkie, wielkie dzięki Panie i Panowie. No i czekajcie na nowe rzeczy, na nowe sensacje. Też dziękuję naszemu składowi redakcyjnemu za pomoc. Sebastian, Daria, Majka w tej chwili. No szefowa to wiadomo, szefowa tu wszystko trzyma twardą ręką, natomiast też jest ktoś nowy, to prawdopodobnie dołączy do naszej redakcji. Dzisiaj już gdzieś tam wstępnie dogadaliśmy, więc będą nowości i będziecie coraz bardziej zaskakiwani nowymi rzeczami. Mam nadzieję, że to będzie świeży powiew i wiele rzeczy nam się tutaj nowych otworzy. Także bardzo, bardzo dziękuję. A każdemu, kto chce pomóc oczywiście, bo często piszecie i dużo informacji dostaję na Instagramie czy poprzez Facebooka, to też bardzo dziękuję i oczywiście w miarę możliwości zdzwonimy się i porozmawiamy na ten temat. Już mam ze 3 osoby, z którymi muszę porozmawiać, bo już się nawet gdzieś telefonami wymieniliśmy. Więc po świętach, żeby nie zamęczać Was przez święta, po świętach na pewno się odezwiemy i będziemy gdzieś dalej współpracować i rozmawiać o współpracy. I jeszcze raz, łapka w górę, subskrybujemy kanał, uśmiech, dzwoneczek, powiadomienia i jesteśmy cały czas na łączach. Wszystkiego dobrego, Panie i Panowie.